Witam serdecznie, moi drodzy. Ostatnio mieliśmy kumulację, jak w Meksyku. Mianowicie urosły nam w redakcji dwa kaktusy. W związku z tym materiałów z tymi kaktusami troszkę więcej zrobiliśmy niż zwykle. I żeby to wszystko się gdzieś nie rozsypało po naszym kanale na YouTubie, czy po serwisie filmy w Autocentrum, postanowiliśmy umieścić to wszystko na jednej podstronie. Więc jako, że będziemy planowo odkrywać te wszystkie materiały przez najbliższych kilka dni, to jeśli chcecie obejrzeć już dziś, już teraz te wszystkie nasze nagrania, to zapraszamy do podstrony, do której link znajdziecie w opisie do tego filmu i tam znajdziecie zarówno nasze standardowe testy, pomiary i tak dalej, przyspieszenie, ale też takie ciekawe dodatki, jak na przykład porównanie dwóch wersji, w tym porównanie z waszym udziałem, dlatego że na Facebooku na Zacharow zaprosiłem kilka osób i robiliśmy pomiary elastyczności właśnie z wami. Oprócz tego zrobiliśmy testy, crash testy parkingowe, również na wasze życzenie. Były też pytania i odpowiedzi i były również inne ciekawostki takie, a zresztą nie będę wszystkiego zdradzać. Zapraszam na podstronę poświęconą naszym testom kaktusów na autocentrum.pl. Link w opisie. A jeśli spodoba wam się koncepcja grupowania wszystkich materiałów na temat jednego samochodu, właśnie na takich specjalnie stworzonych podstronach, to dajcie w komentarzach znać. Nie mówię, że dla każdego auta, bo dla każdego to nie ogarniemy, ale przynajmniej dla niektórych będziemy w przyszłości tak dla was robić.